grudzień. Niedługo już święta, czas zmian, czas na refleksję. Chcę w związku z tym zadać wrocławskim przechodniom parę ważnych pytań. Dzień dobry, przeprowadzamy ankietę liczną. Czy chciałby pan odpowiedzieć na dwa szybkie pytania? Pierwsze pytanie, czy widział pan kiedyś dzika? Czy widział pan kiedyś dzika? Tak. A jak według pana wygląda taki dzik? Duży. To zależy jak to na to widzi, nie? Duży, kudłaty, sierść ma. Dziękuję. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm, and the fire is... Dzień dobry. And my dear, czy chciałby pan odpowiedzieć na parę pytań? Dobrze. Tak więc, czy widział pan kiedyś dzika? Let it snow, let it snow and snow. Czy widziałem dzika? Nie zdarzyło mi się widzieć dzika. A jak według pana wygląda taki dzik? No nie wiem, pewnie jest jakiś... na pewno brudny. Bo gdzieś tam w lesie pewnie. When we finally kiss goodnight, ma pewnie kły. How I'll hate going out in the storm. No jest dziki. But if you really... Dobrze, dziękuję za odpowiedzi. All the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying. And my... No dobra, no mówię, to prowadzenie ankiety to tak średnio idzie. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Aha. Dzień dobry, przeprowadzamy ankietę uliczną. Czy chciałaby się pani wypowiedzieć? Dzień dobry, czy chcieliby się państwo wypowiedzieć w ankiecie ulicznej? Dzień dobry, dzień dobry. Przeprowadzamy ankietę uliczną. Czy chciałaby pani odpowiedzieć na dwa szybkie pytania? Dobrze. Dzień dobry. Dobry. Chciałbym panu zadać parę pytań. No dobra. Więc pierwsze pytanie, czy widział pan kiedyś dzika? Za moich czasów. To ja, za wojaka to było. Nie, to ja, jak miałem wartę, to dzika codziennie uciekł. Nie, to... kiedyś to było. A jak według pana wygląda taki dzik? No taki no, ty jakieś czarne na ziemi leży, żyje. Tak było. Dobrze, dziękuję. Still goodbye, but as long as you love me so, let it... Nie, ja się takimi ramlokami nie interesuję. Dobrze, to ja mam takie dwa pytania. Przede wszystkim, czy widziała kiedyś pani dzika? Tak, widziałam kiedyś. Aczkolwiek małego. A jak według pani wygląda taki dzik? No, to jest taki zwierz. Konkretnie ssak. Ma takie raciczki, chyba płytkę ryjową, no i ma brązową sierść. Dobrze, dziękuję bardzo. Ale czy z kto będzie nagrywał? Nie no, chyba się tam znajdzie. Dzień dobry, chciałbym panu zadać parę pytań. Dobrze. Dobrze, więc pierwsze pytanie, czy widział pan kiedyś dzika? No wie pan, bo ja byłem w wojsku, jak miałem wartę, to mnie kiedyś zaatakował, wyciągnąłem broń i zacząłem do niego strzelać. Dobrze, a czy wie pan mniej więcej, jak wygląda taki dzik? No wie pan, ma czarne futro, kły i zęby. Dobrze, dziękuję za odpowiedź. Na zakończenie pragnę wyjaśnić, że prawdziwe dziki tylko w Bukowinie.